Bardzo rzadko recenzujemy na tym kanale obudowy, ale dla tej, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, warto moim zdaniem zrobić wyjątek, a dla Was powinien być to sygnał, że warto ten film obejrzeć do końca. Cześć kochani z tej strony, Kamil, rzeczona obudowa to model Diaxit 605F od Genesisa, która debiutuje w dniu dzisiejszym. Obudowa ta kosztuje 329 zł, i właśnie między innymi z tego względu postanowiłem pokazać ją wam dzisiaj, ponieważ wydaje mi się, że za tę kwotę ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo konkurencyjna na rynku obudów. Ale nie przedłużajmy, chodźcie zobaczyć ją z bliska, sami się przekonacie, czy mam rację. Wiedziałem, że chcę pokazać Wam tę obudowę, tak naprawdę w momencie, w którym dostałem jej specyfikację i poznałem cenę. Ty drugą już znacie, porozmawiajmy zatem o tym co oferuje nowa buda Genesisa. Najważniejsza informacja dla mnie, czy wymaganie wręcz, spełnione. Meshowy frontowy panel. Trąbię o tym od zawsze i myślę, że wszyscy wiecie już jakie znaczenie mają perforacje na przedzie dla dobrego airflow i temperatur. Nie wiedziałem jeszcze na tym etapie jak ten panel wygląda, ale jak już zobaczyłem obudowę na własne oczy nie dowiodłem się. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba. D-AXID 605F to klasyczny MIDI tower ze wsparciem dla płyt w formacie ATX maksymalnie. Długość karty nie może tu przekraczać 351 mm, i tak dla lepszej orientacji powiem Wam, co to oznacza. Nie zmieścimy w niej największych na rynku kolosów, ale nie ma się czym przejmować, bo przykładowo 4090 Asus Tuf Gaming to 349 mm. Zmieści nam się zatem obecnie najmocniejszy układ graficzny, a biorąc pod uwagę, że na froncie zamontujemy maksymalnie aż 420 mm chłodnicę, a na górze 280, z najszybszymi czy najcieplejszymi, Procesorami również nie powinno być problemów. Maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego to 166 mm, co również oznacza, że nie wszystko nam się do dioksida zmieści. Ale z naszej strony przykładowo, powyżej tej wysokości jest raptem 5 kulerów, więc nie ma tragedii, a do tego pokażę wam potem małego twista w tej sprawie. Ja absolutnie nie namawiam, żebyście robili coś takiego w domu, ale zmieściło mi się chłodzenie, które jest troszkę wyższe niż to, co tutaj teoretycznie się zmieści. Jest tak na styk, nawet troszkę. Dopchane przez ten szklany panel. To dosyć duże chłodzenie od Big Quiet, natomiast no jest i zmieściło się. Ponownie nie polecam absolutnie, bo to jednak pracują gdzieś tutaj materiały, coś się musiało gdzieś ugiąć, żeby to się domknęło. Także nie róbcie tego w domu po raz kolejny, ale patrzcie, no bez problemu jednak zamknęło mi się, mimo że tak jakieś 2 mm jest za wysoko. Fajna rzecz tutaj, na którą chciałbym również zwrócić uwagę, to śruby kciukowe, które są jakby zintegrowane z panelem. Znaczy zintegrowane, można je oczywiście odkręcić, natomiast one są tutaj teoretycznie jakby na stałe, tak? Że wystarczy je tylko delikatnie poluzować odchodzi wówczas panel śruby są tutaj zostają nie poginą to jest bardzo ważne i takie fajne udogodnienie plus te śruby kciukowe faktycznie są kciukowe i nie są tak nieporęczne i tak mocno dokręcone, że trzeba się posiłkować śrubokrętem. Przy okazji chciałbym pozdrowić kolegę, który ostatnio wysłał mi śruby kciukowe własnego projektu. Nie do końca wiem o co w nich chodziło, ale pokażę wam zdjęcie to może mi pomożecie w rozwikłaniu tej zagadki. I jeszcze Jedna bardzo ważna rzecz, która w tej obudowie jest i o której no, trzeba mówić, to małe główienko. Można powiedzieć, robi ono naprawdę sporą różnicę w momencie, kiedy jest dołączone do zestawu, a my nie mamy kluczy nasadowych. O co chodzi? No, to jest właśnie taka nasadka dokładnie służąca do dokręcania dystansów, które służą pod płytę główną. No i niektórzy producenci to dodają, niektórzy nie. Większość już decyduje się dodawać ten mały kawałeczek metalu, który potrafi naprawdę bardzo ułatwić życie. No i tutaj on jest, także to jest plus. Ja zawsze na to zwracam uwagę. Jeśli jest, to o tym mówię. Takich standardowych już udogodnień mamy oczywiście filtry przeciwkurzowe, ale tylko z dołu i na górze. Są gumowe przelotki na kable, w tym jedna potencjalnie bardzo przydatna w piwnicy, tak tuż pod złączem zasilającym większości kart graficznych. No i teraz rzeczy na które najbardziej zwróciłem uwagę, gdy zobaczyłem te specyfikacje i jeszcze na papierze. Aż pięć wentylatorów, trzy na froncie, jeden na górze, jeden z tyłu. Tutaj też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, kontroler wentylatorów z kontrolerem RGB, właściwie zintegrowanym. Tutaj w tej obudowie nie mamy RGB, natomiast patrzcie tutaj możemy podpiąć raz, dwa, trzy, cztery, pięć wentylatorów aż. Jest podpięte tyle. No jest dokładnie tyle wentylatorów podpięte i to jest fajne, wygodne, no bo nie musimy tego wszystkiego gdzieś tam po płycie głównej próbować podpinać. Nie wszystkie płyty główne mają tyle złączy. Natomiast dlaczego tutaj są również LEDy, skoro nasza obudowa LEDów nie ma? Mamy tutaj taki, a nie inny kontroler. Podejrzewam, że z tego względu, że po prostu to tak troszkę taśmowo leci w przypadku takich obudów, ale. Ten model można również dostać z RGB, czyli w sensie z wentylatorami z RGB, no i wówczas one są tutaj podłączone, tutaj po prostu no. Nie ma chyba różnicy najwyraźniej w koszcie, czy to jest taki kontroler, czy inny, a może po prostu zostawiony jest tak, gdyby ktoś chciał sobie podmienić wentylatory na takie za RGB kiedyś. Natomiast jest ta obudowa, jeszcze, właśnie tak jak mówiłem, z wentylatorami dostępna, już gotowa. Ona wówczas kosztuje trochę więcej 379 zł, bodajże, i w tej samej cenie jest również wariant biały z podświetleniem także jest z czego wybierać. Ona wówczas już nie jest tak super atrakcyjna cenowo. Ale nadal uważam, że za te 379 zł to jest całkiem fajna oferta. No i teraz creme de la creme. Panel frontowy, a właściwie górny w tym przypadku, na którym poza włącznikiem i resetem znajdziemy dwa porty USB A3.0, tradycyjne porty audio oraz port USB C drugiej generacji, czyli prędkości do 10 gigabitów na sekundę. Ktoś mógłby powiedzieć, że specyfikacja ta nie wyróżnia się niczym szczególnym i pewnie przyznałbym rację, ale jeśli wrócimy teraz do ceny, ustawiając u nas na sklepie przedział cenowy od 280 do 330 zł, ilość wentylatorów faktycznie nie robi takiego wrażenia, bo wiele Popularnych konkurentów w podobnej bądź niższej cenie ma już 4 śmigła. To piąte z góry jest już rzadkością, więc jest to dobry ruch Genesisa, żeby wyróżnić jakoś swoją ofertę, ale z punktu widzenia chłodzenia w większości przypadków nie daje za wiele. Ale port USB-C na frontowym panelu jest już znacznie rzadziej spotykany, a większość współczesnych płyt głównych posiada już taki port do wyprowadzenia na obudowę. I szczerze mówiąc, ta być może drobna, ale wielce przydatna rzecz w parze z dobrą opinią na temat starszych obudów Genesisa, jak na przykład Irite 505, wystarczyła mi, żeby powiedzieć. Tak, prześlijcie mi ją na recenzję. Chcę się jej przyjrzeć z bliska i podzielić się z widzami. Bardzo ważny test dla każdej obudowy to sagowanie karty, czy opadanie karty. W dzisiejszych czasach wiadomo, że te karty potrafią swoje ważyć i mają konkretne rozmiary. Tak jak tutaj obecny RTX 4080, Founders. No i saguje coś? Operator saguje? Nie. Nie saguje. Tak, ja widziałem, też trochę was pytałem, no ale w każdym razie nie saguje. To jest temat, który wbrew pozorom jest zależny od obudowy, bo to wsparcie dla karty ma być właśnie w miejscu, gdzie znajdują się śledzie. I jeżeli jest to dobre wsparcie, to karta nie saguje. Zazwyczaj tak jest. Wiadomo, że są różne konstrukcje karty również, które po prostu są troszkę bardziej giętkie. Tutaj wspomaga nas, poza samą obudową, która jest no naprawdę spoko, jeśli chodzi o tę grubość, czy wytrzymałość, czy giętkość może bardziej tak blachy. Tutaj no, ta karta jest trzyśledziowa. Ona już jakby z założenia samego ma to wsparcie sama dla siebie, więc jakby troszkę tutaj jest łatwiej pod tym względem, ale jak widzicie trzyma się dobrze tak czy siak. Jeśli chodzi o temperatury nie zanotowałem żadnych problemów. I 9 12900 k rozgrzewała się maksymalnie do 80 stopni w Cinebenchu R23, a 480 w wydaniu Founders nie przekraczała 65 stopni, więc jeśli chodzi o airflow, nie ma zastrzeżeń. Ale przy takiej ilości wentylatorów i meszowym frontowym panelu nikt się chyba nie spodziewał, że nowa buda Genesisa będzie piekarnikiem. Bardzo fajnie wygląda również kultura pracy wspomnianych wentylatorów. Na 100% prędkości są faktycznie słyszalne. Nie ma opcji, żeby w takiej ilości było inaczej, ale na ustawieniach automatycznych i przy stałej prędkości ustawionej na 35% jest naprawdę cichutko. Podsumowując, czy Diaksit 605F faktycznie jest królem opłacalności w swojej cenie konkurencja jest moim zdaniem zbyt duża, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski. I nie chodzi nawet o to, czy premierowa obudowa jest lepsza lub gorsza od innych w podobnej cenie, a o to, czego szukamy i potrzebujemy wybierając obudowę. Jednych pociąga RGB, inni szukają full wentylatorów, a jeszcze inni wyciszenia. Dlatego dla jednych nowa buda Genesisa może być najciekawsza w swojej cenie, a dla innych już nie. Moim zdaniem jednak Diaksi 605F Odhacza tak dużo istotnych punktów, że w cenie 329 zł jest bardzo atrakcyjną i jedną z najlepszych opcji. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o budowie Diaxit 605F, czy zgadzacie się z moją opinią postawioną na samym początku filmu, czy jednak za tę kwotę wolelibyście wybrać coś innego. Napiszcie również, czy chcielibyście na naszym kanale widzieć więcej testów obudów. Tak jak mówiłem, rzadko pojawiają się, ponieważ no nie są to często zmieniane podzespoły, no i te filmy nie oglądają się najlepiej, dlatego stronimy od nich troszeczkę, ale ja lubię robić te testy, lubię mieć wiedzę, lubię Wam. Pokazywać jak najwięcej obudów. To jest zawsze jakaś fajna, ciekawa różnorodność. Także piszcie w komentarzach, czy chcielibyście tego typu kontentu więcej. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.